Może dzisiaj uważasz sobie, że jesteś porządnym, dobrym człowiekiem, chodzisz do kościoła, może w społeczeństwie masz poklaski wśród ludzi i myślisz sobie, że ja jestem taki dobry i fajny, nie grzeszę, mam dużo kasy, mam rodzinę i niczego mi w życiu nie potrzeba, żyję sobie normalnym życiem. Ale chcę ci przypomnieć o sobie, o której dziś mówimy, o Chrystusie, który umarł za twoje grzechy. O tym, że bez Chrystusa możesz mieć ułudne szczęście na tej ziemi. Możesz chodzić i niby się cieszyć z tego życia, ale wiesz o tym w głębi swojego serca, że nie jesteś tak naprawdę szczęśliwy i nie jesteś tak naprawdę wolnym człowiekiem, że mimo, że chodzisz po tej ziemi, to masz pustkę w swoim sercu i zastanawiasz się, co mogłoby wypełnić swoją pustkę. Może po pracy przychodzisz i myślisz tylko o alkoholu, albo jak zapalić fajka. Może myślisz sobie, jakie rozrywki w tym życiu mieć. Ale chcę ci powiedzieć o tym, że nikt nie jest w stanie zapełnić swojej pustki. Żaden człowiek nie jest w stanie dać tej prawdziwej, żywej miłości. Ja od zawsze byłem religijnym, dobrym człowiekiem, po ludzku. Wyglądałem bardzo dobrze. Chodziłem, miałem dużo pieniędzy. I wiecie, panowała we mnie taka rzecz, że chciałem kilkakrotnie popełnić samobójstwo. Mimo, że chodziłem, mimo, że po ludzku wyglądało, że wszystko jest ze mną okej, to w sercu swoim nienawidziłem wszystkiego tutaj na tej ziemi. Aż pewnego dnia spotkałem ludzi, którzy mi powiedzieli o tym, że Jezus Chrystus jest realną osobą, że to nie jest religijna bajka, że to nie jest jakaś figura, że to nie jest jakiś system religijny, ale o tym, że ja mogę Go osobiście spotkać, że mogę ja osobiście Chrystusa doświadczyć w moim życiu. I 7 lat temu w moim pokoju zapłałem, powiedziałem: Jezu, przyjdź do mnie i zmień moje życie. Przyjdź i zmień moje życie. Spotkałem się osobiście z Jezusem tam 7 lat temu. On na krzyżu Golgoty przebaczył mi moje grzechy. I dobra nowina jest dla ciebie o tym, że twoje grzechy też przebaczył 2000 lat temu. Jezus Chrystus wszystko wykonał na krzyżu Golgoty, żebyś mógł żyć. Pasa talida rosso tolimba tasz. Jesteś osobą z zakazji towarzyskiej i myślisz sobie, że to jest największe szczęście w twoim życiu. Zmagasz się z tym od kilku lat i nie wiesz, jak z tego wyjść. Zawołaj jeszcze dzisiaj do Jezusa i powiedz: Jezu, ratuj mnie z tego gówna. Przyjdź i wyciągnij mnie z tego. Przyjdź do Niego, zawołaj do Niego. Jeżeli ty zawołasz do Niego, to otrzymasz pomoc. On nie odrzuci cię precz. Nieważne, jakim jesteś człowiekiem, religia ci mówi, że nie możesz przyjść bezpośrednio do Boga, ponieważ jesteś grzeszny, ponieważ jesteś brudny. Właśnie w takim stanie przyjdź dzisiaj do Niego i powiedz: Jezu, dziękuję Ci, że umarłeś za mnie, że Ty zmartwychwstałeś i żyjesz. Powiedz Jemu to. Zawołaj dzisiaj do Jezusa. Zawołaj dzisiaj. To dzisiaj jest dzień łaski. Dzisiaj możesz się z Nim spotkać. Dzisiaj możesz się z Nim pojednać. Diabeł nie musi panować nad Twoim życiem. Grzech nie musi panować. Nie musi panować choroba ani bieda w twoim życiu. Jezus powiedział: wykonało się. Każda choroba została zmieszczona na krzyż Golgoty, abyś ty mógł być zdrowy. Jeżeli dzisiaj panuje w sobie jakakolwiek choroba, może masz nieuleczalną chorobę, to przyjdź tutaj na to miejsce. Będziemy się modlić o ciebie. Będziemy uwalniać Bożą moc. Bożą moc do twojego życia. Przyjdź tutaj, weź swój cud do swojego życia. Do swojego życia. To Chrystus jest realny. On jest Bogiem. On jest życiem. Nie zbawi cię Buddha, nie zbawi cię Allah. Tylko Chrystusie. Masz prawdziwe życie. Masz prawdziwe życie. Soto rabasza katylina turus. Ibra santelina talurun todaya harybitrusu. Jesteś osobą, która od wielu miesięcy nie może kiwać szyją. Masz potężny ból. Jeżeli chcesz zostać uzdrowiony, to przyjdź na to miejsce. Zostaniesz uzdrowiony z twojej choroby. You are person from Tunis. Ahlan bikum nafaratir. Eshma khawdud teresha mahay. Itru usalitin teresha limita adis. I tros Jezua, pelita rosso, to li azi si, basa ty.
Kahari, ash mahari e shëtu, ishaf, ash ishu asajita, ali mëhte e ja shëto. To dzisiaj możesz doświadczyć tego potężnego Boga. Jeżeli chcesz doświadczyć cudu, przyjdź tutaj do mnie, przyjdź do mnie, a pokażę Ci Boga.